Wracamy na dworzec Warszawa Zachodnia, gdzie od grudnia 2020 roku trwają prace, a ich efekty już są widoczne. Powstały na przykład 3 zupełnie nowe perony. I właśnie o tych peronach porozmawiam dzisiaj z moim i Państwa gościem, bo ze mną pan Sebastian Mech, zastępca dyrektora tego projektu. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry. Jakie prace musiały być wykonane, żeby powstały te zupełnie nowe perony? Wykonawca musiał przygotować grunt w pierwszej kolejności. Tutaj pod tym konkretnie 8 peronem była konieczność wymiany części gruntu, który był, nie nadawał się do budowy. Wykonawca dokonał wymiany tego gruntu, wykonał podbudowę. Następnie mógł wykonać konstrukcję i nawierzchnię peronu oraz tory, na których będą się zatrzymywały przyszłość pociągu. Jesteśmy na całkiem nowym peronie numer 8. Jakie udogodnienia w tym miejscu czekają na podróżujących? W chwili obecnej na tym peronie pasażerowie mają analogiczne udogodnienie jak na dwóch poprzednio oddanych, czyli 6 i 7 peronie. To znaczy peron jest wyposażony w nagłośnienie, w oświetlenie, w informacje statyczne dla podróżnych, ławki i cała infrastruktura niezbędna do obsługi pasażerów. Dojście do tego peronu jest zachowane za pomocą kładki, analogicznie jak na peron 6 i 7. Jak finalnie wyglądać ma funkcjonowanie tego dworca już po zakończeniu wszystkich prac? Po zakończeniu wszystkich prac dworzec będzie obejmował zupełnie nowych 9 peronów po pełnej modernizacji wraz z układem torowym. Będzie oczywiście nad 8 peronami będzie wysokie zadaszenie obejmujące całość peronów i torów. Będzie zapewnione dojście i bezpośrednia komunikacja pomiędzy istniejącym budynkiem dworca, nowym budynkiem dworca, który powstaje tutaj od strony ulicy Tunelowej, a także peronem 9. Z przejścia podziemnego będzie dostęp do peronów oraz do kładki za pomocą wind, które ułatwią poruszanie się dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Dodatkowo na perony będą też wyjście za pomocą schodów ruchomych, więc tutaj będzie pełne udogodnienie dla pasażerów. Zakończenie prac przewidujemy do końca 2023 roku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Sebastian Mech, zastępca dyrektora tego projektu. Ta inwestycja jest naprawdę ogromna. Sprawdźmy, jakie jeszcze prace trwają na stacji Warszawa Zachodnia. Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji kolejowych w kraju. O tym, jakie obecnie toczą się tutaj prace, porozmawiam z Jakubem Konkiewiczem, dyrektorem kontraktu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jakie prace się tutaj toczą? Tak, obecnie jesteśmy na peronie 8, który jest już oddany do ruchu. Natomiast największe prace obecnie realizowane w fazie drugiej są to prace związane z 2 obiektami mostowymi znajdującymi się w zachodniej części stacji. To blisko 30 tysięcy metrów sześciennych betonu do wykonania w bardzo krótkim czasie. To są te rzeczy, których pasażerowie nie widzą. Tak, prace, które obecnie są realizowane są poza obszarem peronów, także pasażerowie nie widzą tego z perspektywy peronu, jedynie z przejeżdżających pociągów. Oprócz tego oczywiście realizowane są prace na poziomie -1 i -2, których również pasażerowie na chwilę obecną nie widzą, a efekty tych prac zobaczą dopiero pod koniec inwestycji. Dzisiaj na budowie mamy ponad 500 osób, 140 jednostek sprzętowych i 150 osób nadzoru budowlanego. I te prace toczą się przez 24 godziny. Tak, pracujemy w trybie trzyzmianowym, 24 godziny na dobę. Podczas trwania tych prac wciąż tutaj jeżdżą wszelkiego rodzaju pociągi. Czy to spore wyzwanie? Tak, jest to jedno z największych wyzwań dla tej budowy. Musimy mierzyć się zarówno z utrzymaniem ruchu kolejowego, obsługą pasażerów, jak i koordynacją międzybranżową i uruchamianiem urządzeń podczas czynnego ruchu kolejowego. Za nami znajduje się budynek wielofunkcyjny, w którym obecnie zainstalowane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, już czynne obsługujące tą stację, pomimo tego, że prace wykończeniowe nadal trwają. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Jakub Konkiewicz, dyrektor tego kontraktu. Całość tej inwestycji ma zakończyć się już pod koniec przyszłego roku, a jej koszt to ponad 2 miliardy złotych.